Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Józef na pewno nie oczekiwał takiej zmiany wydarzeń. Maryja jest brzemienną, stara się zrozumieć, dlaczego chce oddalić ją potajemnie. Otóż widzi swoją rzeczywistość pod pewnym kątem. Stało się coś niewyobrażalnego. Jego małżonka jest w ciąży. Prawo mu nakazuje, żeby oddalić ją, a jeszcze bardziej, by ją ukamienować. Ale we śnie spotyka się z Bogiem. Otóż już od razu widzimy, jak Józef jest człowiekiem modlitwy. Człowiekiem modlitwy to znaczy, kiedy człowiek stara się przeczytać swoją rzeczywistość, tą rzeczywistość, którą przeżywa, oczami Pana Boga. I dzisiaj we śnie widzimy, jak anioł pański ukazuje mu się i mówi: nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. Dzisiaj jest opuszczony jeden werset. Który mówi tak. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel. To znaczy Bóg z nami. Właśnie Józef stara się przeczytać swoją rzeczywistość na modlitwie oczami Pana Boga. Otóż każdy z nas, kiedy przeżywa jakiś kryzys, jakieś cierpienie, trudności, może zobaczyć na to w dwojaki sposób. Pierwszy, w sposób ludzki. Jest problem, jest trudność, więc ta trudność i ten problem nie przerasta i chyba najlepszą z opcji to jest uciekać od tego problemu. Józef natomiast w modlitwie, spotykając się z Bogiem, stara się przeczytać swoją rzeczywistość inaczej, oczami Jego. I widzi w tej swojej rzeczywistości inną opcję. Widzi obietnicę Boga, to, że Bóg jest wierny swojemu słowu. Bóg pośle Emanuela, czyli Boga z nami. Czyli nie ma takiej sytuacji, w której Bóg by nie zadziałał. Więc Józef stara się czytać swoją rzeczywistość i to, co przeżywa, pod kątem Słowa Bożego. I widzi w tym inną opcję. Weźmie jednak Maryję, bo wierzy, że nie ma żadnej sytuacji, która by go przerosła. Wierzy, że żadna trudność nie musi zmusić go do ucieczki, ale na odwrót, do tego, by zakasać rękawa i podjąć odpowiedzialność za to, co przeżywa. Bierze swoją Maryję małżonkę. My też możemy zobaczyć na swoją rzeczywistość inaczej, oczami Pana Boga. Widzę kryzys, widzę cierpienie, ale wiem, że w tej trudności, w tym cierpieniu, w tym kryzysie jest Pan Bóg, który chce zdziałać coś pięknego. Emanuel jest ciągle z nami, nie zapominajmy o tym. Żadna trudność nie może nas zdołować, żadna trudność nie może nas zwyciężyć. W Bogu jest nasza siła. Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Panem, który zmartwychwstał, który zwyciężył śmierć. Więc jaka sytuacja może nas powalić na ziemię? Żadna. Właśnie zakaszmy, kochani, rękawa. Nie bójmy się wziąć odpowiedzialności za to, co przeżywamy. Nie bójmy się podjąć walki. Nie bójmy się podjąć starania, by rozwiązać nasz problem, by wziąć na barki to, co przeżywamy. A zobaczymy, że w pewnym momencie wszystko nabierze swój sens. Tak, nawet trudności razem z Chrystusem nabiorą swój sens. Tak jak Józef wziął swoją małżonkę i dzięki temu stał się nie tylko mężem, ale także ojcem samego
Boga. Bądź odważny, nie poddawaj się, bo Chrystus Pan ma dla ciebie wspaniały plan. Niech was wszystkich Pan Bóg błogosławi. Z Panem Bogiem.